Porwany Amerykanin był wnukiem miliardera, mogło się więc wydawać, że nie będzie problemu z zapłaceniem dużego okupu. Jednak przestępcy trafili na twardego zawodnika. Dziadek był skąpy i wszędzie wietrzył podstęp. Nie chciał płacić milionów w zamian za wypuszczenie chłopaka. Myślał, że jego wnuk wszystko upozorował, aby wyłudzić od niego pieniądze. Przestępcy musieli znaleźć jakiś sposób, aby go przekonać. I niestety znaleźli. O tej sprawie posłuchacie już za chwilę, ale wcześniej szybkie przypomnienie związane z naszym partnerem i sponsorem odcinka, a jest nim Empik Go. W aplikacji znajdziecie drugi sezon mojej serii traktującej o mordercach PRL. 5 ciekawych spraw z naszego krajowego podwórka, w których zapadły najcięższe wyroki. Wśród nich m.in. żonobójca ze Szczecina, zabójczy duet z Otwocka lub sprawa bandy Trojanki. Pierwszy sezon Morderców PRL cieszył się dużym zainteresowaniem. Seria dostała nawet nagrodę bestsellera Empiku 2023 w kategorii podcasty. Z okazji kontynuacji mamy dla Was także specjalny kod promocyjny, ważny tylko do końca października. Rejestrując się z kodem MORDERCY2, nowi użytkownicy Empik Go skorzystają z aplikacji przez pierwsze 30 dni bez opłat. Link rejestracyjny z wpisanym kodem oraz wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące promocji zostawiam w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Paul miał 16 lat. Nie był spokojnym nastolatkiem, który poświęcał dużo czasu nauce. Wręcz przeciwnie, notorycznie sprzeciwiał się matce. Z jednej szkoły nawet go wyrzucono. Pomimo młodego wieku i braku pełnoletności, żył jakby był dorosły. Często imprezował. Eksplorował nocne życie w Rzymie, w którym mieszkał od lat. Spotykał się ze znacznie starszą od siebie dziewczyną. Często u niej bywał. Tak też miało być w nocy z 9 na 10 lipca 1973 roku. Matka była o tym niemal przekonana, dlatego nie zamartwiała się nieobecnością syna. Natomiast jego dziewczyna myślała, że wrócił do domu. Nie zjawił się u niej, co nieco ją zdziwiło. Następnego dnia skontaktowała się z matką chłopaka i wtedy obie kobiety zrozumiały, że mogło wydarzyć się coś złego. Młodsza z nich wraz z siostrą zaczęły sprawdzać, czy nie zaszył się u któregoś ze znajomych, ale nigdzie go nie znalazły. Nikt również nie wiedział, gdzie może przebywać. Ostatni raz widziano go w nocy 9 lipca. Około 3 nad ranem opuścił bar. Chwilę później miał stać na moście z dwoma anonimowymi mężczyznami. To był jedyny trop. Zgłoszono zaginięcie nastolatka na policję, ale wówczas nie potraktowano tego poważnie. Choć Paul pochodził z wpływowej rodziny, to w oczach funkcjonariuszy był rozpuszczonym Amerykaninem, któremu przewróciło się w głowie od używek i nadmiaru pieniędzy. 3 dni po zniknięciu nastolatka ktoś zostawił list w mieszkaniu dziewczyny. Wszedł do środka, kiedy jej nie było, i położył korespondencję na łóżku w sypialni. Młoda kobieta szybko zorientowała się, że pismo należy do zaginionego, ale o dziwo list nie został zaadresowany do niej, tylko do pani Getty. Chłopak zaczął od słów "cara mamma", czyli kochana mamo. Dziewczyna przeczytała całą zawartość. Wyraźnie zaznaczono, by pod żadnym pozorem nie dzwonić na policję. Postanowiła się do tego zastosować. Chciała zanieść go zrozpaczonej rodzicielce, ale nie zastała jej w domu. Dozorca budynku twierdził, że matka prawdopodobnie wyjechała. Dziewczyna nie wiedziała, jak się z nią skontaktować, gdzie zadzwonić i co najważniejsze, co zrobić z listem. Musiała go komuś przekazać. Ale komu? Po konsultacji z siostrą i kilkoma znajomymi doszła do wniosku, że nie zastosuje się do zakazu, że jednak pójdzie na policję. Obawiała się o życie ukochanego, musiała działać. Jednak znowu zderzyła się ze ścianą. Funkcjonariusze roześmiali się na widok listu. Zrozpaczona poszła jeszcze raz do mieszkania matki Paula. Okazało się, że kobieta nie wyjechała. Dozorca wprowadził ją w błąd. Dziewczyna żałowała wizyty na komisariacie. Śledczy zabrali list i teraz nie mogła go pokazać odbiorczyni. Jednak kilka dni później mieszkańcy Rzymu zapoznali się z jego zawartością dzięki lokalnej gazecie.
To właśnie na jej łamach opublikowano słowa 16-latka, który twierdził, że znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Droga mamo, zostałem porwany. Telefon, który otrzymałaś, był prawdziwy. Błagam cię, nie narażaj mnie na niebezpieczeństwo. Nie pozwól mnie zabić. Proszę, trzymaj się z daleka od policji. Nie myśl, że to jakaś gra, którą sam zaaranżowałem. Błagam, postaraj się trzymać kontakt z porywaczami. Nie rozmawiaj z włoską policją czy tą z innych państw, bo chodzi o moje życie. Z pewnością mnie zabiją, więc czekam z obawą na twoje zainteresowanie moim uwolnieniem poprzez zapłacenie okupu, którego żądają. Powtarzam, zakończ policyjne śledztwo, jeśli nie chcesz, by mnie zabito, i proszę. Niech nie zajmie ci to zbyt wiele czasu. Jeśli mnie kochasz, matko, to co napisałem powinno ci wystarczyć. Przesyłam całusy dla wszystkich. PS. Jeśli się spóźnisz, moi porywacze obetną mi palec i wyślą ci go pocztą. Błagam, nie miej nawet najmniejszej styczności z policją, bo inaczej mnie zabiją. Kocham cię. Z listu wynikało, że sprawcy skontaktowali się z matką. Kobieta to potwierdziła. 2 dni po zniknięciu syna dostała telefon. Mężczyzna przedstawił się jako 50. Zabronił jej powiadomienia stróżów prawa. Jak twierdził, był tylko jeden sposób na uratowanie życia 16-latkowi. Dzwoniący żądał 17 milionów, których ona nie miała. Powiadomiła eks-męża, który również nie był w posiadaniu takich środków. Ale oboje znali kogoś, kto mógłby im pomóc. Warto tutaj na chwilę się zatrzymać i przedstawić pokrótce historię rodziny. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. To kwestia dyskusyjna. Jednak w tej familii pieniędzy nie brakowało. Szczęście natomiast było jej kompletnie obce. Członkowie tej rodziny zmagali się z różnymi problemami. Depresja, alkohol, nielegalne substancje, zdrady małżeńskie. Przede wszystkim nie byli ze sobą szczególnie zżyci. Wszystko za sprawą seniora rodu, Jay Paula. Seniora, który żenił się aż 5-krotnie. Oprócz tego miał wiele kochanek. Wszystkie kobiety dość szybko porzucał, po tym jak zachodziły w ciążę. Wybierał znacznie młodsze od siebie, mniej doświadczone życiowo. Później zostawiał je na lodzie z malutkimi dziećmi. Nigdy nie był przykładnym ojcem. Nie spędzał czasu ze swoim potomstwem. Skupiał się głównie na rozwijaniu firmy związanej z przemysłem petrochemicznym. Pierwszych milionów dorobił się w wieku 20 paru lat. Ropę naftową pozyskiwał głównie ze strefy neutralnej, znajdującej się w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej. W 1966 roku jego nazwisko zapisało się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najbogatszego człowieka świata. Kilka lat później jego majątek oszacowano na równowartość dzisiejszych 25 miliardów dolarów. W odcinku serialu dokumentalnego Biografii poświęconemu rodzinie Gettych jedna z jego kochanek powiedziała, że ten mężczyzna nie potrafił kochać. Nigdy nie mówił o swoich dzieciach. Zupełnie jakby nie istniały. Jedyne, co się dla niego liczyło, to biznes i pomnażanie majątku. Wobec swoich najbliższych był skąpy. Niechętnie dawał im pieniądze. Wszystko zawsze starannie wyliczał i spisywał. Mowa tutaj nie tylko o większych wydatkach, ale nawet o tym, ile kosztowały obiad lub kolacja w danym dniu. Wobec swojej służby i pracowników również wykazywał się chłodem. Nie wzbudzał sympatii. Pieniędzy nie szczędził natomiast na rzeczy, które przynosiły mu radość. Uwielbiał sztukę. Postanowił ufundować muzeum w Los Angeles. Znalazły się tam obrazy i rzeźby autorstwa największych artystów, głównie z renesansu. Jego bliscy twierdzą, że panicznie boi się, że pewnego dnia straci wszystko, że na przykład ktoś go okradnie, splądruje jeden z domów i odbierze mu jego dobytek. Aż tu nagle czarny scenariusz częściowo się spełnił. Najstarszy wnuk zniknął w tajemniczych okolicznościach. Pojawiło się żądanie okupu. Mężczyzna początkowo założył, że być może Paul próbuje wyłudzić od niego pieniądze.
Wnukami również za bardzo się nie interesował. Nie był zaangażowanym dziadkiem. Wiedział natomiast, że 16-latek to buntownik i typ cwaniaka. Gdy pojawiło się żądanie okupu, powiedział, że nie zapłaci. Zrobił za to coś innego. Wynajął prywatnego detektywa, który miał przyjrzeć się sprawie. Był nim emerytowany agent CIA. Główne zadanie eksperta polegało na poznaniu życiorysu nastolatka oraz jego przyjaciół. Paul był dzieckiem ulubionego syna miliardera. Chłopak przyszedł na świat jako Eugene Paul. Przedstawiał się jako John Paul III, ale rodzina i znajomi używali zazwyczaj drugiego imienia. Urodził się w 1956 roku w Minneapolis w stanie Minnesota. Jego rodzice wzięli ślub kilka miesięcy wcześniej. W ceremonii nie uczestniczyli bliscy pana młodego. Ojciec miliarder jak zwykle był zajęty. Matka sprzeciwiała się temu związkowi. Z jakichś przyczyn uważała, że dla panny młodej skończy się to katastrofą. Jednak początkowo wszystko zapowiadało się dobrze. Senior rodu podobno był bardzo szczęśliwy z narodzin swojego pierwszego wnuka, choć okazywał to w dziwny sposób. Jego relacja z synem też nie układała się najlepiej, ale mężczyźni postanowili się dogadać. Ulubione dziecko zobowiązało się pomóc w rodzinnym biznesie, a konkretnie prowadzić włoski oddział. Z tego względu młode małżeństwo często podróżowało. W końcu zamieszkało w Rzymie. Jednak ojca Paula zbyt często ciągnęło do alkoholu. Nie podobała mu się też wizja bycia biznesmenem. Wolałby zajmować się czymś innym, zupełnie niezwiązanym z rodzinnym biznesem. Był artystyczną duszą, zmuszoną do prowadzenia całkowicie odmiennego stylu życia. Gdy syn miał 8 lat, małżeństwo się rozstało. Mężczyzna krótko później zaczął spotykać się z holenderską aktorką, Talitą Paul. To ona wciągnęła go do świata artystycznej bohemy. Już wcześniej nie stronił od alkoholu. Za sprawą nowej partnerki sięgał też po zakazane substancje. Po pewnym czasie wzięli ślub. Często podróżowali do Wielkiej Brytanii i Maroka. W tym czasie Paul mieszkał z matką, ale z zainteresowaniem obserwował nowy styl życia ojca. Używki, imprezy, orgie seksualne, luźne podejście do związków. To zaczęło go fascynować. Mężczyzna i jego nowa żona od czasu do czasu zabierali go na wycieczki, m.in. do Marrakeszu. Gdy miał 16 lat, poznał o 8 lat starsze koleżanki z Niemiec. Były bliźniaczkami. W jednej się zakochał. Wkrótce zostali parą i spędzali ze sobą niemal każdą wolną chwilę. Zupełnie nieoczekiwanie macocha nastolatka zmarła. Przyczyną okazało się przedawkowanie. Jego ojciec się załamał. Wrócił do Londynu i niemal codziennie ją opłakiwał, zapominając o obowiązkach rodzicielskich i zawodowych. Paul też uważał, że ma duszę artysty. Malował obrazy, rysował komiksy, interesował się wyrabianiem biżuterii, lubił fotografię. Wraz ze swoją dziewczyną i jej siostrą wziął udział w dość kontrowersyjnej sesji zdjęciowej. Ponadto, na krótko przed zaginięciem, włoska redakcja pewnego magazynu dla dorosłych zapłaciła mu 1000 euro za nagie zdjęcie okładkowe. Wśród jego znajomych znaleźli się różnej maści artyści, m.in. Andy Warhol, Mick Jagger czy Roman Polański. Jego partnerka przyznała, że Paul miał czasem dziwne i mroczne fantazje. Zdarzało mu się myśleć nad tym, co by było, gdyby został porwany. Chciałby bogaty dziadek musiał zapłacić duże pieniądze za jego uwolnienie. Młoda kobieta jednak twierdziła, że to było tylko takie gadanie. Chęć zwrócenia na siebie uwagi i bujna wyobraźnia. Uważała, że jej chłopakowi naprawdę stała się krzywda. Że w ten sposób sam nie ściągnął na siebie nieszczęścia. Tym bardziej niczego nie upozorował. Być może ktoś kiedyś usłyszał jego gdybanie i postanowił urzeczywistnić fantazję dla własnych korzyści. Policja uważnie przesłuchała wszystkich znajomych. Sprawdzono też trop prowadzący do mostu i dwóch tajemniczych towarzyszy. Ale to nie doprowadziło śledczych do niczego. Ślad w końcu się urwał.
Najlepszym scenariuszem dla funkcjonariuszy byłoby, gdyby chłopak uciekł i gdzieś się zaszył. Zorganizował całą operację po to, by mieszkający w Londynie i opłakujący drugą żonę ojciec się nim zainteresował. Zaginięcie Amerykanina, wywodzącego się z zamożnej rodziny, stało się tematem numer jeden w lokalnej prasie. Jednak jak to się często zdarza przy tego typu sprawach, dziennikarze skupili się na innych, bardziej sensacyjnych wątkach, odbiegając od tego, co najważniejsze. Szybko zwietrzyli, że gdy dziewczyna chłopaka próbowała dostarczyć jego matce list, tej nie było w domu. W gazetach pojawiły się krzykliwe nagłówki, sugerujące, że kobieta nie interesowała się swoim dzieckiem. Niektórzy uważali, że nastolatkowi nic się nie stało, że bogaty dzieciak wszystko upozorował, bo chciał zwrócić na siebie uwagę dorosłych, że ukrywał się na Korsyce lub na jachcie dziadka. Jednak dni zamieniały się w tygodnie. Paul dalej nie wrócił do domu. Zamiast tego pojawiały się kolejne listy. Teoretycznie od niego, ale nie do końca. Śledczy i bliscy nie mieli złudzeń, że ktoś musiał mu podyktować ich treść. Słownictwo nie pasowało do chłopaka. Sugerowało też, że angielski nie był pierwszym językiem autora. Potem doszły do tego telefony. Ówczesna technologia nie pozwalała na namierzenie, skąd telefonował rozmówca. Porywacze kontaktowali się z matką, prawnikiem rodziny, prywatnym detektywem oraz głównym śledczym nadzorującym poszukiwania. Zazwyczaj dzwonił niejaki 50. Pojawili się też inni, którzy spróbowali skorzystać z nadarzającej się okazji lub zwyczajnie zadrwić z bogatej rodziny. Osoby, które nie miały nic wspólnego ze sprawą, dzwoniły do zrozpaczonej matki lub do nas, twierdząc, że również należą do grupy, która odpowiada za porwanie. Żądały różnych sum pieniędzy. Matka najchętniej zapłaciłaby każdemu, kto twierdził, że ma jakieś informacje o sprawie. Pojawił się problem. Nie miała pieniędzy. Liczyła na byłego męża, ale on sam nie mógł zorganizować tak dużej kwoty. Jego ojciec twardo trzymał się stanowiska, że nie uiści okupu. Całe życie nie był zbyt rozrzutny względem swoich najbliższych. Bał się, że ktoś będzie czyhać na jego fortunę. Zawsze uważał, że to on może stać się ofiarą jakiegoś przestępstwa. Zdarzyło się jednak inaczej. Porywacze wybrali Paula Juniora. Senior miał jeszcze 13 innych wnuków. Uważał, że jeśli zapłaciłby okup za jednego, zachęciłoby to innych bandytów do tego, by zrobić krzywdę jeszcze komuś z rodziny. Dlatego odmówił udzielenia pomocy swojemu ulubionemu synowi. Ojciec chłopaka rozmyślał, co zrobić. Zwierzył się swojemu bliskiemu znajomemu. Do głowy przyszedł mu pomysł, by sprzedać zawartość swojej biblioteczki. Miał wiele kosztownych książek. Co prawda nie zebrałby całej żądanej kwoty, ale zawsze coś by to pomogło. Może wtedy ojciec zgodziłby się pomóc i dorzucił coś od siebie. Mimo to mężczyzna postanowił tego nie robić. W rozmowie ze znajomym powiedział nawet, że nie wie, czy warto dla tak bezużytecznego syna, jakim był Paul. Porywacze stale dzwonili i grozili. Powtarzali, że tylko pieniądze uratują nastolatkowi życie. Głównodowodzący śledczy w trakcie tych rozmów rozpoznał charakterystyczny akcent sugerujący, że przestępcy mogą pochodzić z położonej na południu Włoch Kalabrii lub Sycylii. W obu regionach stróże prawa zaciekle walczyli z przestępczością zorganizowaną. Pojawiła się teoria, że sprawcy są niebezpiecznymi gangsterami. Porwanie i żądanie okupu pasowało do profilu takich sprawców. Jakiś czas później pojawił się kolejny list, który też wyszedł spod pióra Paula. Chłopak tym razem nie zwrócił się tylko do matki, ale również ojca. Napisał między innymi: jestem taki młody, nie skończyłem jeszcze 17 lat. Nigdy przenigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę żyć w tak okropny sposób. Jeśli o mnie myślicie, jeśli mnie kochacie, na co liczę, wyciągnijcie mnie z tego piekła. Niedługo po tym porywacze znowu zadzwonili do policjanta. Ten zażądał jakiegoś dowodu świadczącego o tym, że zaginiony żyje.
kazał przekazać chłopakowi pytanie, na które odpowiedź miała pojawić się w liście. Dotyczyło kwestii, o której tylko ktoś z Gettych mógł wiedzieć. Policjant próbował uświadomić mężczyznom, że rodzina nie była w stanie spełnić ich żądań. Choć pozornie mieli dużo pieniędzy, to środki należały do jednej osoby – dziadka, a nie rodziców chłopaka. A on twardo trzymał się początkowego stanowiska. Nie ma mowy. Krótko później do materiału dowodowego dołączono kolejną korespondencję. Tym razem pojawił się bezpośredni zwrot do seniora rodu. Dziadku, proszę, zapłać. Następnie porwany podał imiona psów należących do mężczyzny. To było właśnie to pytanie kontrolne. Chłopak kontynuował następującymi słowami. Prawnik powiedział, że cię nie obchodzę. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ja chcę żyć. Porywacze kontaktowali się też z emerytowanym agentem CIA, który stał się swego rodzaju rzecznikiem rodziny. Przestępcy zaproponowali spotkanie z jego udziałem. Postawili jednak twardy warunek. Mężczyzna musiał przyjść z jakimś księdzem. Ta prośba jednych dziwiła, innych z kolei nie bardzo. Włosi wywodzący się z południa słyną ze swojej religijności. Nawet członkowie mafii lekceważą prawo i nie uznają takich autorytetów jak policja czy sądy, ale wierzą w Boga, jego opatrzność oraz istnienie nieba i piekła. Duchowych uważają za osoby godne zaufania, zwłaszcza w przypadku, gdy mowa o tajemnicy spowiedzi. Jednak podczas spotkania z porywaczami księdza taka tajemnica by nie obowiązywała. Mimo to podobne żądania ze strony mężczyzn musiało mieć uzasadnienie w ich osobistych przekonaniach. Przynajmniej częściowo. Choć może liczyli na to, że obecność duchownego w razie czego zapobiegnie krwawej jatce i bezpośredniości ze strony policji. Rodzina chciała poprosić o pomoc arcybiskupa z Chicago, który w tamtym czasie przebywał w Rzymie. Ale ten nie chciał mieszać się w brudne sprawy. Znalazł się inny chętny, lecz w ostatniej chwili zrezygnował. Przestraszył się i posłuchał głosów, które kazały mu trzymać się od tego z daleka. Wobec tego prywatny detektyw przekazał przestępcom, że będzie sam. Okazało się, że to był ogromny błąd. Zmienili zdanie i stwierdzili, że w takim razie do spotkania w ogóle nie dojdzie. Piątego października w lokalnej gazecie pojawił się niecodzienny tekst. Ultimatum od porywaczy skierowane do rodziny Gettych i śledczych. W żądaniu zawarto m.in. następujące słowa. Prosimy o opublikowanie naszego ultimatum. Rodzina ma 15 dni na znalezienie pieniędzy potrzebnych do uwolnienia chłopaka. 15 dni od momentu opublikowania ultimatum w prasie. Na koniec tego okresu otworzycie list zawierający w środku jego ucho i kosmyk włosów. Jeśli po tym nie będziecie się spieszyć i nie przyniesiecie pieniędzy, on umrze. Jego rodzina zaoferowała kwotę, która jest nie do zaakceptowania, jak gdyby należeli do jednej z biedniejszych rodzin świata. Po kilku dniach od publikacji, policjant stojący na czele poszukiwań otrzymał kolejną kopertę. W środku znajdowała się notatka zawierająca niepokojącą informację. Przetrzymywany był w złym stanie fizycznym. Zaczął kaszleć krwią. Sprawcy wyrazili chęć kolejnego spotkania. Tym razem z matką. Postawiono twarde warunki. Musiała jechać konkretnym typem samochodu i nie przekraczać wyznaczonej przez nich prędkości. Nikt nie mógł jej towarzyszyć. Kobieta próbowała przekonać porywaczy, żeby wyrazili zgodę na obecność księdza. W końcu ulegli. Udało się również odnaleźć duchownego chętnego pomóc. Mimo to do spotkania nie doszło. Zamiast tego przestępcy zadzwonili z kolejną informacją. Odcięli Polowi ucho. Twierdzili, że wysłali je pocztą, ale nikt nie otrzymał tej rzekomej przesyłki. Ani rodzina, ani policja. Bliscy mieli nadzieję, że to tylko blef, że tak naprawdę nie skrzywdzili chłopaka. Mijały dni i tygodnie, a w dalszym ciągu ucho nie zostało dostarczone. To skłaniało ku wersji, że sprawcy kłamali. Lecz 28 dni po ostatnim telefonie, pewien mężczyzna pracujący w miejscowej gazecie zadzwonił do matki. Powiedział, że do redakcji przyszła paczka od porywaczy. Przekazał ją policji.
Niedługo później kobieta dowiedziała się, że w środku faktycznie było ludzkie ucho. Przesyłka została nadana w Neapolu 4 tygodnie wcześniej. Dotarła z takim opóźnieniem z winy poczty. Do odciętego ucha był dołączony list. Porywacze chcieli 3,2 miliona, zagrozili, że inaczej chłopak w najlepszym wypadku straci drugie ucho. Dziadek postanowił, że zapłaci. Nie dał całej wymaganej kwoty, ale zdecydowaną większość. O resztę zadbał ojciec. Mężczyźni zataili ten fakt przed matką 16-latka. Kobieta dowiedziała się o wszystkim z pras. Okazało się, że to senior chciałby odsunąć ją od tej sprawy najdalej jak to możliwe. Uznał, że skoro on przekazuje sporą sumę pieniędzy, to trzeba pilnować kobiety, by nie zrobiła czegoś, co mogłoby rozzłościć porywaczy. Miliarder miał nadzieję, że okup uda się odzyskać dzięki sprawnej akcji policji. Przekazaniem pieniędzy zajął się detektyw. Towarzyszyła mu matka, która nie mogła pozwolić na to, by spychano ją na drugi plan. Uważała, że to jej najbardziej zależało na powrocie syna do domu. Porywacze dostali okup, ale nie wypuścili chłopaka od razu. Minęło kilka kolejnych dni. Był 15 grudnia. Pani Getty nie widziała syna od 5 miesięcy. Wieczorem odebrała telefon. Po drugiej stronie usłyszała już dobrze znany głos Fiftiego. Mężczyzna kazał jej się pospieszyć, wsiąść do auta i jechać do wyznaczonej lokalizacji. Kobieta powiadomiła policję. Następnie wraz z prywatnym detektywem ruszyła w drogę. W pobliżu autostrady w prowincji Potenza nikogo nie było. Matka już zaczęła tracić nadzieję. Jeżdżąc po okolicy zauważyli patrol żandarmerii. Od funkcjonariuszy dowiedzieli się, że ich koledzy znaleźli chłopaka. Nikt jednak nie chciał podać informacji, gdzie go przewieziono. Pani Getty i detektyw odwiedzili kilka miejsc. W końcu na jednym z komisariatów zobaczyli Paula. Kobieta mogła w końcu przytulić swoje dziecko. Paul Jr. dokładnie opowiedział, co takiego go spotkało. W wieczór porwania wybrał się do baru. Mówił, że miał się tam spotkać ze swoją dziewczyną. Jednak zamiast na nią trafił na kilku znajomych. Zapytał, czy ta podwiozłaby go do domu. Później się posprzeczali. Chłopak postanowił wrócić pieszo. Opuścił lokal. Szedł spokojnie wzdłuż Campo di Fiori. Kupił gazetę i papierosy. Zapalił. Był dość mocno pijany. Kręciło mu się nieco w głowie. Nagle usłyszał za sobą zatrzymujący się samochód, a po chwili dźwięk gaszonego silnika i otwieranych drzwi. Ze środka wyszło 3 mężczyzn, którzy w okamgnieniu znaleźli się tuż obok niego. Bez trudu złapali go i wciągnęli do auta. Położyli na podłodze. 2 usiadło z przodu, 3 natomiast z tyłu. Paul czuł, jak ten 3 przyciska swoją stopę do jego ciała. Wśród mężczyzn panowała cisza. Nie rozmawiali między sobą. Nie mówili też nic do chłopaka. Do czasu. Po około godzinie z ust jednego padło pytanie. Kim jesteś? Nastolatek niewiele się nad tym zastanawiał. Niemal automatycznie podał swoje personalia. Czy masz dokumenty? Usłyszał kolejne pytanie. On zostawił je w domu. Z tego względu początkowo pomyślał, że być może to policjanci. Był zbyt pijany i przestraszony, by zdać sobie sprawę z tego, że to dość mało prawdopodobna opcja. Dopiero później uzmysłowił sobie, że stróże prawa nie wywieźliby go wiele kilometrów od miasta w takich warunkach bez żadnego większego powodu. W końcu skąd mogli wiedzieć, że naprawdę nie miał przy sobie dokumentów? To pytanie padło zdecydowanie zbyt późno. Był spragniony. Poprosił o wodę. Zamiast tego porywacze dali mu butelkę whisky. Wypił jej całą zawartość, zasypiał i się budził i tak w kółko. Nie wiedział już, jak długo jechali i ile kilometrów pokonali. W pewnym momencie, gdy otworzył oczy, zrozumiał, że się zatrzymali. Nic nie widział. Widok zasłaniał mu kawałek materiału, którym obwiązano mu głowę. Słyszał, że mężczyźni ze sobą dyskutowali, ale nie wyłapał, czego ta rozmowa dotyczyła. Oczywiście domyślił się, że chodziło o niego, a konkretnie o to, co ma się z nim stać. Prawdopodobnie poruszali temat przygotowanego wcześniej planu. W końcu przerwali rozmowę. Wyprowadzili go z samochodu i gdzieś zaprowadzili. Oznajmili, że od teraz nie będą z nim rozmawiać.
Od tego czasu mieli mu zadawać wyłącznie krótkie pytania. On mógł odpowiedzieć tylko w jeden sposób, za pomocą klaskania. Jeden klask oznaczał tak, dwa nie. Przynosili mu picie i jedzenie, które chłopak określił jako okropne. Było ich kilku, często się zmieniali. Zostawiali go na długie godziny. Gdy przechodzili, znowu go gdzieś zabierali, w dalszym ciągu z zasłoniętymi oczami. Paul musiał całkowicie polegać na nich. Czasami zdejmowali mu opaskę z oczu, na przykład wtedy, gdy przynosili mu posiłek. Kazali mu jednak tak usiąść, żeby nie mógł na nich patrzeć. Chłopak słuchał ich, nie ośmielił się odwrócić. Wiedział, że mógłby za to zapłacić życiem. Bili go, uderzali, kopali, zostawiali widoczne ślady przemocy na jego ciele. Bał się, co by zrobili, gdyby faktycznie dał im powód do złości. Czuł się upokorzony, nie miał dostępu do toalety. Podstawowe potrzeby fizjologiczne musiał załatwiać na ich oczach. Krótko później podali mu kartkę i długopis. Zaczęli dyktować słowa, które on posłusznie spisał. Na kopercie zapisał adres swojej dziewczyny. Nie chciał, by niebezpieczni oprawcy wiedzieli, gdzie mieszka jego matka. Choć zdawał sobie sprawę, że być może doskonale znali te informacje. Miał jednak nadzieję, że kobieta nie jest w żadnym niebezpieczeństwie. Napisał jeszcze kilka innych listów, m.in. do ojca. Właściwie to nie były jego słowa, tylko oprawców. On wyłącznie je zanotował i na końcu się podpisał. Z czasem przestępcy przestali się pilnować. Pozwolili mu zobaczyć swoje twarze. Dużo z nim rozmawiali. Dopytywali, ile jego rodzina będzie w stanie zapłacić, byle tylko go wypuścili. Wykazywali drobne gesty człowieczeństwa, by za chwilę znowu go torturować i upokarzać. Pewnego ranka przyszli do niego, kazali mu, by sam założył opaskę na oczy. Posłuchał ich. Jeden z mężczyzn podszedł do niego i przyłożył mu coś do skóry na wysokości ucha. Paul wyczuł, że to ostrze. Całość trwała krótko. Oprawca potrzebował zaledwie dwóch pociągnięć, by pozbawić go ucha. Chłopak nie poczuł wielkiego, obezwładniającego bólu. Gdy zdjął opaskę, nie zauważył zbyt wielu śladów krwi. To go nieco zdziwiło. Rana została opatrzona. Dostał też kilka różnych leków. Porywacze nie chcieli, by wdała się jakaś infekcja. Koszmar nadszedł po kilku godzinach. Okropnie bolała go głowa. Wcześniej nie było krwi, ale teraz było jej mnóstwo. Cierpiał, a oni podawali mu leki. Jego stan się poprawiał, choć niewątpliwie potrzebował pomocy medycznej. Oprawców to jednak nie ruszyło. W końcu jeden z nich powiedział: spróbuj uciec, daj nam powód, byśmy mogli cię zabić. Czas dłużył się niemiłosiernie. 5 miesięcy mogło okazać się dla niego nawet 5 latami. Pewnego ranka kazali mu się przebrać. Przynieśli białą koszulę i sweter, flanelowe spodnie, ciemne buty i niebieskie skarpetki. Na twarz nałożyli mu maskę narciarską, która znacząco ograniczała jego pole widzenia. Na początku gdzieś go prowadzili. Później kazali wsiąść do samochodu. Podróż była długa. Zajęła kilka godzin. Co jakiś czas kierowca się zatrzymywał. Ktoś wyprowadził nastolatka i kazał wejść do innego pojazdu. Za kierownicą siedział już ktoś inny i tak w kółko. Zabronili mu się odzywać, co nie było czymś nowym. Grozili odcięciem języka. W końcu go wypuścili i tym razem nie kazali wsiąść do kolejnego samochodu. Zamiast tego nakazali, by odczekał kilka minut, aż odjadą. Nie oglądał się za siebie, nie przyciągał w żaden sposób uwagi innych. Po chwili mógł zdjąć maskę. Na końcu rzucili, że niebawem powinna pojawić się jego matka. Jeden z nich oddał mu swoją kurtkę. Potem porywacze wsiedli do auta i odjechali. Paul poczuł ulgę. Zdjął maskę i rozejrzał się po okolicy. Była późna pora. Stał gdzieś w pobliżu autostrady. Zaczął trząść się z zimna. Szedł w poszukiwaniu jakichś ludzi. W oddali zauważył domy jednorodzinne. Na miejscu pukał od drzwi do drzwi, licząc na to, że ktoś otworzy i mu pomoże. Ale nie otworzył nikt. Wrócił więc w stronę autostrady. Zauważył w oddali jadącą ciężarówkę. Kierowca się zatrzymał. Paul się przedstawił. Ale mężczyzna prowadzący ciężarówkę mu nie uwierzył. Powiedział coś w stylu: doprawdy? I odjechał.
Jednak na całe szczęście całkowicie nie zignorował tego, że spotkał chłopaka podającego się za wnuka miliardera. Powiadomił o tym policję. Następnie ta informacja trafiła do funkcjonariusza włoskiej żandarmerii, który w tamtym czasie patrolował teren w pobliżu autostrady. Odnalazł rannego i bosego nastolatka, który ledwo trzymał się na nogach na stacji benzynowej. Nie minęło dużo czasu, nim śledczy odkryli, kto stał za porwaniem. Tak jak założyli, mieli do czynienia z mafią z Kalabrii, specjalizującą się w handlu nielegalnymi substancjami, porwaniach i wymuszeniach. Nazywa się ją Ndrangheta. Być może ta nazwa obiła wam się o uszy. Otóż w 2023 roku we Włoszech odbył się głośny proces członków tego ugrupowania. Skazano ponad 200 osób na wieloletnie więzienie. 17 stycznia 1974 roku w prasie pojawiła się informacja o aresztowaniu trzech osób w sprawie porwania i przetrzymywania nastolatka. 27-letni Domenico Barbino, 37-letni Vincenzo Mamoliti oraz 35-letni Antonio Mancuso zostali przesłuchani, ale nie przyznali się do winy. Później schwytano jeszcze Girolama Piromalliego oraz Saveria Mamolitiego, pełniących ważne funkcje w strukturze mafijnej. Uznaliśmy, że to ta dwójka była mózgami operacji. Oprócz nich w areszcie znalazły się jeszcze cztery osoby. Wiadomo, że Saverio, znany jako Don Saro, zgodził się współpracować z policją. To dlatego, że ciążyły na nim zarzuty związane z innymi przestępstwami. Ostatecznie tylko dwóch sprawców otrzymało kary pozbawienia wolności. W dostępnych źródłach brakuje informacji, kto konkretnie, ale można wykluczyć bossów. Oni nie ponieśli kary w tym przypadku, gdyż zgromadzony materiał dowodowy okazał się niewystarczający. Nie wiemy też, który z nich był fiftym. Ku uciesze miliardera udało się odzyskać większość pieniędzy, które zostały przekazane na okup. Ale ta wiadomość nie przyniosła ulgi Polowi. Chłopak doznał wiele poważnych obrażeń. Gdy porywacze po amputacji ucha podawali mu penicylinę, pojawiła się u niego reakcja alergiczna, która wywołała poważne i długofalowe skutki uboczne. Stracił fragment ciała, a na jego skórze pozostało wiele śladów przemocy, które codziennie przypominały mu o doznanym piekle. Kilka lat później zrekonstruowano jego ucho. Jednak największe szkody, których doznał, to te psychiczne. A tego nie dało się w żaden sposób wymazać. Na domiar złego, dziadek nie chciał mieć nic do czynienia z wnukiem. Gdy Paul liczył na spotkanie, by podziękować za pieniądze na okup, ten odmówił. Nie podszedł nawet do telefonu, gdy wnuk do niego zadzwonił. Chłopak już wcześniej sięgał po alkohol i używki, ale po ocaleniu stały się one dla niego wybawieniem i formą ucieczki. Mógł chociaż przez chwilę zapomnieć o dramatycznych wspomnieniach, strachu i ogromnym bólu. Musiało mu być też trudno ze względu na to, że minęło 5 miesięcy, nim rodzina zapłaciła okup. Rodzina, w której pieniędzy nie brakowało. Starał się żyć normalnie, sprawiać jakieś pozory. W 1975 roku jego dziewczyna zaszła w ciążę. Oświadczył się jej i krótko później wzięli ślub. W tym samym roku na świat przyszedł ich syn. Paul miał wówczas 18 lat. Małżeństwo nie przetrwało długo, bo ukochana nie była w stanie znieść życia z alkoholikiem i narkomanem. Sama niegdyś słynęła z podobnego stylu życia, ale ze względu na dziecko postanowiła nieco przyhamować. Odeszła od męża, ale żyła z nim w dobrych stosunkach. Historia tego porwania stała się inspiracją dla filmu Ridleya Scotta pod tytułem Wszystkie pieniądze świata oraz serialu Trust. Paul sam wystąpił w kilku produkcjach, grając role dalszoplanowe. Jednak pomimo upływu lat i wsparcia najbliższych, radził sobie coraz gorzej. Trauma okazała się zbyt wielka. W 1981 roku wziął udział w imprezie, która skończyła się dla niego tragicznie. Nikt z jego znajomych nie zauważył, że stracił przytomność. Byli przekonani, że zasnął. Zorientowali się nieco za późno. Co prawda przeżył. Trafił do szpitala. Na miejscu okazało się, że przedawkował. Doszło do poważnych uszkodzeń wielonarządowych i udaru mózgu.
Doznał paraliżu części ciała. Stracił zdolność mowy i większość wzroku. Musiał przejść długą i kosztowną rehabilitację, która nieco poprawiła jego stan. Jednak nigdy nie wrócił do pełni sił. Już do końca życia został przykuty do wózka inwalidzkiego. Mierzył się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, które uniemożliwiły mu samodzielną egzystencję. Zaopiekowała się nim matka. Zamieszkał w rodzinnej rezydencji w hrabstwie Nottinghamshire w Wielkiej Brytanii. Zmarł 30 lat później, w lutym 2011 roku. Jednak w dalszym ciągu pojawiają się głosy, że Paul pomógł w zorganizowaniu własnego porwania. Że być może sprawy wymknęły się spod kontroli i faktycznie doznał krzywdy psychicznej i psychicznej. Ale zrobił to, bo liczył na to, że rodzina prędko zapłaci wszystkie pieniądze świata, by nic mu się nie stało. Jeśli tak było, pozostaje pytanie, co konkretnie nim kierowało. Chęć zgarnięcia okupu dla siebie, czy zainteresowania ze strony najbliższych, w szczególności ojca i dziadka? To tylko spekulacje. W każdym razie faktem jest, że w tej sprawie pozostało wiele niewiadomych. Opinia publiczna nie została poinformowana o szczegółach śledztwa i złapania sprawców. Czy poznaliśmy całą prawdę? Czy może przemilczano coś istotnego? Żyjący członkowie rodziny konsekwentnie ucinają takie plotki. Główne źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Charlesa Foxa pod tytułem Uncommon Youth, wydana w Nowym Jorku w 2013 roku. Odcinek serialu dokumentalnego Biography pod tytułem The Gettys – A Tragedy of Riches z 26 listopada 1995 roku. Artykuł pod tytułem Historyczny proces włoskiej mafii dobiegł końca, skazano 207 osób. Opublikowany na portalu Rzeczpospolita 20 listopada 2023 roku. Artykuł Charlie'ego Bowersa pod tytułem J. Paul Getty, The World's Richest Man, opublikowany na portalu Inside Folios 30 maja 2018 roku. Artykuł pod tytułem Italy Arrests 364th in Getty Kidnapping, opublikowany na łamach New York Times 17 stycznia 1974 roku.